Cześć kochani, witamy się z Wami kolejnego dnia Vlogmas. Dzisiaj mamy już 5 grudnia, co oznacza, że jutro są Mikołajki. I dlatego Juleczka ma taką przepiękną stylizację, ponieważ robiłyśmy małą sesję, tak? Julcia, robiłaś zdjęcia z mamunią? Tak? Jak było? Uśmiechałaś się? No uśmiechałaś się trochę, prawda? Myszko? Co? No tak. A jeżeli chodzi o naszą stylizację, to pochodzi ona ze smyka. Spodenki mamy właśnie z takiego kompletu, który kupiłam, słuchajcie, w promocji za 20 zł. Do tego jeszcze, tak, do tego jeszcze były body i śliniaczek. Natomiast bluza była kupiona oddzielnie za 20 zł. I tutaj właśnie ma taką mikołajkową czapę. Jeżeli chodzi o kapturek i fajna jest też taka na wierzch, bo jest dosyć ciepła i na główce mamy piękną opaskę, linka Wam zostawię na dole. A ja właśnie sobie piję herbatę, w końcu myślę, że można wyciągnąć świąteczne kubki. Jesteśmy na zakupach, ale Julcia nie współpracuje, nie chce mówić, co by chciała, więc sobie śpi. Dzisiaj mamy taki kocyk gwiazdki na wierzchu, trochę cieplejszy od tego ostatniego. Witajcie w mojej kuchni. Zobaczcie, jak ładnie. No, taka wymarzona. Strasznie piękna. Kanapa idealna na święta. Nawet zestawa świąteczna. Cześć kochani, witamy się z Wami 6 grudnia, czyli w Mikołajki. Mamy dzisiaj z Juleczką mikołajkowe stylizacje. Tak wyjątkowo. Ja mam jakąś taką wielką koszulkę z lumpeksu. Julcia ma body z Pepco, spodenki z Pepco i skarpetki z Pepco, więc wszystko z Pepco. I tak sobie spędzamy dzień i właśnie idziemy na dół, ponieważ Juleczka tyle co wstała ze swojej drzemki. Juleczka ma właśnie drugą drzemkę, a ja postanowiłam, że po prostu otworzę ten czekoladkowy kalendarz i wykorzystam jedną czekoladkę do herbatki lub kawki, a resztę później skonsumują domownicy, więc szukamy piątki i szóstki. Piątka jest tutaj. No i mamy taką okrągłą czekoladkę. Teraz zobaczymy. Nie, to jest serduszko. Serduszko z serduszkiem na wierzchu. I szósteczka. Szósteczka to Mikołaj oczywiście. I druga strona. Tutaj mamy taką czekoladkę. I gwiazdeczka. Także ja chyba poczęstuję się tą gwiazdeczką i odkryłam, jak łatwiej wyciągać te czekoladki. Tutaj zawsze z jednej strony jest takie wgłębienie i wtedy czekoladka łatwo wychodzi. Przyszła mi ogromna paka z apteki, ponieważ ja nie zabierałam wszystkich potrzebnych mi rzeczy z domu. Stwierdziłam, że po prostu zamówię sobie, jak widzicie, to co mi potrzeba.
i dzisiaj przyszedł kurier, przyniósł nam to wszystko. Zamówiłam sporo tych płatków kosmetycznych, one są w najlepszej cenie po prostu na Gemini w Rossmanie. Te same płatki, tylko tam jest inna nazwa, te rossmanowskie, kosztują około 8 zł, a tutaj mamy po 4,50, więc naprawdę rewelacja. I jak widzicie, jest ich trochę. To jest to, co zawsze zamawiam i staram się zamawiać takiej ilości, żeby mi nigdy nie zabrakło. Zamówiłam także Linomak 30 gram, ponieważ chciałam mieć taki mniejszy do torebki, którą zawsze mam przy wózku w razie czego, żebym mogła przewinąć malutką i też po prostu posmarować jej pupkę, bo nie zawsze mam ze sobą ten duży mój Linomak, a to jest taka wersja, że wiecie, że po prostu będzie w tej torebce i już go nie będę wyciągać. Jak widzicie, jest tutaj też Linomak krem. Nie wiem, czy on będzie dobry, musimy sobie sprawdzić, musimy najpierw właśnie przetestować, czy Niuni nie będzie uczulał, bo jest to taki krem nawilżający i chciałabym troszkę jej balsamować czymś ciałko. Cetaphil niestety ma dużo konserwantów, on nam się sprawdza, ale chcę znaleźć coś alternatywnego. I tutaj mamy jeszcze podkłady, pod spodem chyba już nic nie ma. Podkłady jednorazowe, higieniczne, 30 sztuk. Te podkłady polecała Laura Ogrodowczyk, ale ja też je miałam już w szpitalu i później i one się naprawdę świetnie sprawdzają. Jak widzicie, jeszcze są płatki i zamówiłam także takie patyczki. Zrobiłam sobie klimacik do otwierania kalendarzy. Zostały jeszcze kosmetyczne i jestem mega ciekawa, co tutaj znajdę. Szukamy piątki i szóstki. Gdzie jest piątka? Jest. Piąteczkę mamy tutaj. I mamy krem. Pod piątką znalazłam krem na dzień. Jest to nieduża pojemność, 10 ml. I szukamy szóstki. A tutaj mamy zapach idealny do torebki. Jest to taka roletka, kiedyś właśnie w Avonie takie zamawiałam. Podoba mi się, jak pachnie, więc myślę, że będę korzystać. I jeszcze drugi kalendarz. Szukamy, tutaj jest piąteczka, też dosyć duża. O! Tutaj mamy produkt do kąpieli. Cieszę się, ponieważ u rodziców jest wanna, ja niestety w Białymstoku mam tylko prysznic, więc będę mogła sobie to wykorzystać. I jeszcze szóstka. Gdzie mamy szóstkę? O, szóstka jest tutaj, dosyć duże okienko również. Gdzie się otwiera? Tutaj. Musimy tą panią otworzyć. O, wow! Zobaczcie, jaki duży produkt. Mamy tutaj żel pod prysznic. Poczekajcie, sprawdzę zapach. Pachnie bardzo świeżo, ponieważ jest to mango. No i bardzo duża pojemność, 100 ml. Rewelacja, ląduje w łazience. Juleczka ma właśnie kolejną drzemkę, już trzecią dzisiaj. Poszła z babcią na spacer, nie było ich prawie godzinę i teraz jeszcze sobie śpi na dole. Ciocia Honoratka jej pilnuje i ja mogłam dlatego nagrać na spokojnie dla Was te kalendarze, otwieranie kalendarzy. Bardzo się cieszę, że ustabilizowało mi się to życie nocne tutaj. Najpierw właśnie budziła się mi Julcia w nocy o 4 i później o 7. Teraz jest to 2 i 7 i tak naprawdę ja jestem wyspana, nawet pójdę spać późno, to wiecie, tylko takie dwie pobudki, bo później jeszcze po tej 7 zazwyczaj sobie leżymy albo tak drzemiemy troszkę, więc ja jestem super wyspana. Mam też właśnie dużo pomocników, kto się tam ponosi, więc to jest duże ułatwienie. Ja generalnie nie mogę narzekać na moją córeczkę, bo ona bardzo rzadko płacze, w zasadzie tylko wtedy, kiedy ją coś boli, a zazwyczaj boli ją brzuszek niestety. Więc nie mam na co narzekać, ale no jednak jest to męczące, wiecie, samonoszenie, ona już coraz więcej waży, więc staram się po prostu troszkę korzystać z tej pomocy moich bliskich, ale jakby nie było, no to brakuje nam tutaj taty, więc już odliczamy dni do jego przyjazdu i nie możemy się doczekać świąt. A jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się za 2 dni.